dotyczącej systemów informatycznych, systemów, które wykorzystują urządzenia telematyki transportu. Zapraszamy pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, pan Janusz Staniszewski, opowie nam o systemach informatycznych Policji Drogowej. Witam serdecznie państwa. Dziękuję za zaproszenie do udziału w Kępicie i dziękuję bardzo za możliwość prezentacji właśnie o systemach informatycznych Policji Ruchu Drogowego. Oczywiście ta prezentacja nie tylko przedstawia systemy informatyczne, które użytkujemy na co dzień, ale również chciałbym przedstawić zadania albo odpowiedzieć na kilka sugestii i kwestii, które zostały poruszone a propos naszego działania. Ten slajd prześladuje mnie od wielu lat. Założenie Kępicy z 2005 roku. Założono spadek liczby ofiar śmiertelnych. Zastanawiam się, czy ktoś z państwa poniósł z tego jakieś konsekwencje. Bo ja tego konsekwencje kiedyś poniosłem, dlatego że w policji mieliśmy mierniki, które oceniały pracę policjantów ruchu drogowego, oceniały moją pracę. Jeżeli okazało się, że miernik nie został osiągnięty a propos spadku wypadków drogowych, to mój komandant stwierdził, że premia dla mnie będzie mniejsza kwartalna. Także jestem ofiarą tego slajdu i założeń programu GAMIT. Ale już nie jako ofiara w Gambicie założono pewne zadania dla Policji Ruchu Drogowego i w tych opracowaniach również wskazano, co jako policja powinniśmy wykonać, czyli zwiększenie stanu etatowego, wprowadzenie dynamicznego i automatycznego nadzoru w ruchu drogowym, zmniejszenie liczby represji, zwiększenie liczby represji, zmniejszenie liczby pouczeń, wprowadzenie skutecznej kontroli kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków, a i wyposażenie w nowoczesny sprzęt techniki, no i ukierunkowane działania prewencyjne. Czy to wykonaliśmy? Wydaje mi się, że z perspektywy kilku lat można powiedzieć, że tak. Że tak, chociaż nie osiągnęliśmy celu, który został przedstawiony właśnie w projekcie, w programie GAMIT 2005. Bo stan etatowy policjantów, tu mówię oczywiście o policji naszego województwa, stan etatowy policji w ruchu drogowym wzrósł o 27%, ale dzięki właściwemu zarządzaniu, czy organizacji pracy udało się zwiększyć liczbę o blisko 100%, dokładnie o 100% liczbę policjantów pracujących na drodze, czyli tych, którzy czuwają bezpośrednio na ruchu drogowym, wykonują zadania w zakresie kontroli ruchu drogowego. Czyli ten stan etatowy wzrósł do 453 etatów, ale przełożyło się to na zwiększenie o 100% policjantów pracujących na drodze. Udało się również osiągnąć ten pułap, powiedzmy 8% stanu etatowego policjantów ruchu drogowego, to 10% etatów policjantów ruchu drogowego osiągnięto w niektórych jednostkach. Nie jest to jeszcze wynik całego województwa, ale myślę, że kolejne lata albo miesiące przyczynią się do tego, że tych policjantów będzie jeszcze więcej. Dynamiczny nadzór w ruchu drogowym jest prowadzony w naszym województwie od dobrych kilku lat. Dynamiczny dlatego, że to są pojazdy z wideorejestratorami, które rejestrują nie tylko przekroczenie prędkości, ale również inne zachowania, które mają wpływ na bezpieczeństwo, ale to jest sugestia, czy udaje się wykorzystać je maksymalnie. Proszę dodać sobie, że 25 tych radiowozów jeżdżących w naszym województwie tylko na jedną zmianę pokonuje miesięcznie 150 tysięcy kilometrów, a w ciągu roku to jest blisko już 2 miliony kilometrów. To się oczywiście przekłada na utrzymanie tego sprzętu w zakresie chociażby paliwa i czasami z tym też są problemy. Jeżeli mówimy o działaniach w zakresie kontroli kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków, to tutaj też na Gambicie już dobre 10 lat temu mówiliśmy o tych kontrolach, o konieczności prowadzenia takich kontroli. Zawsze zadawano mi pytanie z katedry tutaj inżynierii lądowej o ilości kontroli trzeźwości. Jeszcze w 2009 roku Policja Pomorska przeprowadzała około 100 tysięcy kontroli trzeźwości, czyli 100 tysięcy kierujących każdego roku było kontrolowanych na zawartość alkoholu. Stwierdziliśmy, nie tylko my tutaj oczywiście w naszym województwie, stwierdziliśmy, że ta kontrola powinna być coraz większa, coraz liczniejsza. Doprowadziliśmy do zmian w przepisach resortowych, tak aby umożliwić policjantom tak zwaną szybką kontrolę trzeźwości, czyli szybki test na urządzeniach bezustnikowych, co ma przyspieszyć kontrolę. I dzisiaj chociażby rano jadąc tutaj na jednym z węzłów drogowych, takie kontrole też policjanci prowadzili. A podsumowanie tego jest takie, że w 2011 roku skontrolowaliśmy 380 tysięcy kierujących pod kątem alkoholu. Ujawniliśmy blisko 9600 kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu. I tu trzeba powiedzieć, że zwiększenie ponad 100% liczby kontroli nie przekłada się na zwiększenie, aż takie zwiększenie liczby zatrzymanych pod wpływem alkoholu.
No i kontrole narkotykowe. Dysponujemy testami sztywnymi, szybkimi, narkotykowymi, ale tutaj zwracam uwagę na skuteczność, tak? Jeszcze powiedzmy dekadę, najminionej dekadzie, powiedzmy na 100 testerów narkotykowych. Mieliśmy kilka przypadków ujawnionych. Dzisiaj na 300 kontroli narkotykowych udało nam zatrzymać 124 kierujących, którzy byli pod wpływem narkotyków. Dysponujemy nie tylko szybkimi testami, ale również urządzeniem elektronicznym, tak? Najnowszym urządzeniem, które umożliwia taką kontrolę. Jeżeli mówimy o represyjności, tutaj trzeba przyznać, że ta liczba mandatów karnych nie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa, tak jak chcielibyśmy to osiągnąć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że oddaliśmy fotoradary do Inspekcji Transportu Drogowego i tu właściwszą byłoby ocenę w zakresie liczby mandatów karnych, wniosków do sądów, tak, oceniając nadzór całościowo, nie tylko policyjny. Ale to, na co zwróciliśmy uwagę, to liczba pouczeń. Te pouczenia są tutaj przedstawione w tabeli. To są pouczenia oczywiście w naszym województwie. I tak jak powiedziałem jeszcze kilka lat temu, liczba pouczeń, czy procentowy udział pouczeń w stosunku do ogólnej liczby represji sięgało blisko 50%. Dzisiaj to jest tylko 8%. Tylko albo aż. Chcielibyśmy, żeby ta liczba pouczeń była jeszcze mniejsza. A i chyba tutaj też wymaga do zmiany w prawie, może warto zrezygnować z pouczeń w ogóle w systemie prawa, żeby uczestnicy ruchu mieli jasność. Naruszenia przepisów ruchu drogowego, te, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych, nie zasługują na pouczenie. To wprowadziliśmy taką lokalną inicjatywę nazywającą Zero Tolerancji dla przekroczeń prędkości, dla jazdy bez pasów, przewożenie dzieci w sposób niezgodny z przepisami i wymuszamy takie działania na policjantach. Przecież oni twierdzą, że mają prawo do pouczeń. Na przykład w zeszłym roku protestowali nam na drogach, uznając, że mają prawo do pouczeń i będą tylko i wyłącznie pouczeń tych udzielać. Ucieszyli się kierowcy, niekoniecznie my. Działania prewencyjne ukierunkowane, to znaczy takie, aby dotrzeć do właściwych odbiorców, gdzie zagrożenie ruchu drogowym jest największe, żeby uświadomić chociażby konieczność zapinania pasów bezpieczeństwa, stąd też ten symulator zapinania pasów bezpieczeństwa, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, o tym, co już tu mówiliśmy, o partnerstwie firm prywatnych, czy też tak jak firma Lotos, tutaj akurat poradnik dotyczący bezpiecznej drogi do szkoły, ale również działania takie w postaci festynów, chociażby tak jak ten samochodzik tam jest tutaj na tym zdjęciu, to jest patrol kulturalnej jazdy. Patrolowaliśmy ulicę Gdańska, chcąc nagrodzić tych kierowców, którzy nie tylko jeżdżą zgodnie z przepisami, ale kulturalnie jeżdżą. Zdziwienie było duże, po pierwsze niektórych nie udało nam się dogonić ten Fiatem Ducato, bo oni najpierw bardzo dobrze zachowywali się na skrzyżowaniach, ułatwiali wyjazd drogi podporządkowanej, albo ułatwiali przejście pieszym, tak, tym wchodzącym na jezdnię, albo dochodzącym do przejścia, a kiedy koledzy chcieli dogonić tego kierującego, okazywało się, że nie udaje im się dogonić, dlatego że kierowca przekraczał prędkość na obszarach zabudowanych, a samochód ten był dosyć leciwy i wiekowy. No i to, co już było prezentowane, czyli dekada ONZ-u na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym do roku 2020. No i tutaj trzeba zastanowić się nad kierunkami działań dla policji. W jakim obszarze, czy zarządzanie bezpieczeństwem, czy ocena stanu technicznego pojazdów. Ale ja mam powiedzieć o zarządzaniu i o systemach informatycznych. Z tych systemów, które korzystamy na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim Krajowy System Informacji Policyjnej. Tak, czyli mamy tutaj możliwość sprawdzenia i kierującego, i osoby, a rzeczy, pojazdu. Odbywa się poprzez łącze internetowe, tak, na łączach, na sieci wewnętrznej. Policjant ma możliwość sprawdzenia tego poprzez terminale przewoźne albo przenośne. Nie łączy się już poprzez sieci radiowe z dyżurnym. Wykonuje te czynności samodzielnie. System informacji Schengen, czyli informacja po wejściu Polski do Unii Europejskiej była potrzebna, aby rozszerzyć o osoby poszukiwane przez kraje członkowskie. O osobach jest to informacja bądź o pojazdach i rzeczach utraconych. Każdy kraj członkowski wprowadza pojazdy utracone i czy osoby poszukiwane i taką informację możemy tutaj uzyskać po wpisaniu danych osobowych bądź danych identyfikujących pojazd. Ewidencja kierowców, czyli tych kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Najczęściej korzystamy z tej informacji w zakresie uzyskania informacji o kierowcy, o ilości punktów, o zakazach prowadzonych. Jest to wprowadzeniem policji. Jeżeli wejdzie ustawa o kierujących od przyszłego roku, ta ewidencja kierowców ma być przekazana w całości do starostw. Natomiast naszym zadaniem dalej będzie wprowadzenie kart rejestrujących wykroczenie.
Dzisiaj wprowadzamy karty nie tylko swoje, czyli generowane przez policjantów, ale również generowane przez straże miejskie i gminne. Tu kolega ze Szczecina jest. My jesteśmy, nasze straże ze Szczecina i z naszego województwa są znane w całym kraju. Kobylica, Biały Bóg, Człuchów. To są straże, które nie tylko poprawiają bezpieczeństwo, rejestrując przekroczenie prędkości i to już do tego poziomu o kilkanaście kilometrów na godzinę. Natomiast przysparzają nam sporo pracy, sporo problemów, dlatego że taka gmina Człuchów ma cztery straże gminne, które generują około 100 tysięcy kart rocznie. W pierwszym kwartale tego roku wpłynęło do policji 40 tysięcy kart, czyli 40 tysięcy osób zostało ukaranych za przekroczenie prędkości w powiecie człuchowskim. Ja kiedyś to powiedziałem, będąc na wizycie studyjnym w Liverpoolu, i tam się chwalili policjanci, jak to pracują, ile tysięcy mandatów nałożyli. Słuchajcie, jest taka Kobylica, to jest taka gmina, a ona generuje gdzieś 100 tysięcy mandatów. Jaki budżet? 7 milionów złotych wpływu do budżetu gminy z tytułu nałożonych mandatów karnych. Przerażyli się, bo stwierdzili, że chyba cała policja Wielkiej Brytanii nie ma takiego wpływu do uzyskanych mandatów karnych. Ale to jest problem szerszy niż tylko nakładanie mandatów i represji. To jest zdjęcie terminali przenośnych, czyli to, czym policjant dysponuje na drodze, terminal przenośny, i terminale przewoźne zamontowane w radiowozach. No i to, o czym wiele razy już była mowa, czyli system ewidencji wypadków i kolizji. Wprowadzamy jako Policja Pomocy do każdego roku około 18 tysięcy kart zdarzeń drogowych i chcąc usprawnić ten system, aby nie było przekłamań, aby informacja była czytelna, zrozumiała, jasna, aby nie zawierała błędów, powstał pomysł stworzenia elektronicznej karty zdarzenia drogowego na Politechnice Gdańskiej. Jeszcze jeden system elektroniczny sprawozdawczości. To jest ten system, który pomaga nam udzielić informacji osobom zainteresowanym, podmiotom zainteresowanym o ilości nałożonych mandatów karnych, wysokości tych mandatów karnych, o ilości kontroli przeszłości itd. itd. To wypełniają policjanci w formie dzisiaj jeszcze papierowej, ale już od połowy tego roku prawdopodobnie tylko i wyłącznie elektronicznie. No i tak jak powiedziałem, wspólnie z Politechniką Gdańską, z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji powstał pomysł, aby usprawnić pracę policji w zakresie przekazu, przesyłu danych z fotoradarów, czy to stacjonarnych, bądź też przewoźnych, ale nie tylko przesył informacji, ale również uzyskanie danych o właścicielu pojazdu. Tak ta struktura tego systemu wygląda, czyli fotoradar, stacjonarny, przewoźny, przekazanie cen danych do Centrum Akwizycji Danych, uzyskanie informacji z CEPIK-u, czyli z programów, które możemy uzyskać danych właścicieli pojazdów i następnie wygenerowanie automatycznie już mandatu karnego. Tak ta architektura wygląda dla informatyków, czyli zapory, tak aby do systemu nie mógł się wkraść tutaj żaden niepodłana osoba. Myślę, że ten system został stworzony na Politechnice Gdańskiej. On miał usprawnić pracę policji, ale tak jak powiedziałem, my utraciliśmy fotoradary, a Inspekcja Transportu Drogowego te fotoradary obiecuje, że ustawi na drogach. Póki co mamy puste maszty. Informacja z ITT jest taka, że inspekcja nie będzie prowadziła kontroli prędkości poza drogami krajowymi, gdzie to bezpieczeństwo naszym zdaniem jest najlepsze, i nie będzie prowadziła również kontroli prędkości przy użyciu fotoradarów w miastach na prawach powiatu grodzkiego, czyli takich jak Gdańsk, Gdynia, Słupsk czy Sopot, dlatego że to jest poza ich zasięgiem. Poza tym, tylko wiesz, że Straż Miejska będzie te fotoradary posiadać, ale w takim właśnie Gdańsku nie będzie posiadać póki co, bo jest to źle odebrane przez społeczeństwo. Elektroniczna karta zdarzenia drogowego. Powstał pomysł, jak wesprzeć właśnie policjantów wypełniających tą kartę zdarzenia drogowego. I tutaj kolejne zakładki pokazują, wypełniamy to automatycznie. Otrzymaliśmy ostatnią licencję na użytkowanie tej elektronicznej karty zdarzenia drogowego. Tak, to ma spowodować, że nie będzie już żadnych błędów w zakresie chociażby tych opisów zdarzenia drogowego, chociażby autostrada, droga gruntowa, żeby takich opisów już nie było, bo to podlega później weryfikacji, więc tutaj nie tylko wprowadzamy czytelność tej karty, ale również chcemy wyeliminować błędy, które pojawiają się w tych kartach. Wpisujemy dane kierującego, tak jak normalnej karty, i chcemy tą kartę wprowadzić na pojazdach obsługujących zdarzenia drogowe. Myślę, że uda się w tym roku dokonać zakupu 16 ambulansów i te programy będą tam, ten program będzie zainstalowany. Jest szkic sytuacyjny, można użyć pióra, można użyć zaznaczenia, opisać jeszcze dodatkowo te pojazdy. Z
stąd, że możemy przekazywać te dane do podmiotów zainteresowanych. Oczywiście bez danych osobowych, tak? Byłoby to łatwiejsze. No i chyba takie stanie mi przypomniało się, że jesteśmy zakładnikami systemów informatycznych, dlatego że niestety jest opór, powiedzmy, brakuje chęci współpracy ze strony właścicieli dzisiaj CEPiK-u, czy też właścicieli tak, systemu informatycznego obsługującego CEPiK. I już platforma, która ostatnio też w ramach współpracy z partnerem prywatnym, platforma e-learningowa, która posłużyła nam do szkoleń, tak, czyli wykładu naszego prowadzonego, i udało się to zrobić. Czyli tutaj mówię bardziej o współpracy z podmiotami prywatnymi, że to też następuje i korzystamy z systemów poza policją, systemów informatycznych. No i rekomendacje. Ten system RSMAT to nie tylko system, który mógłby usprawnić pracę policji, ale również innych organów, chociażby Inspekcji Transportu Drogowego. Możemy go rozbudować o system chociażby przesyłu danych nie tylko z fotoradarów, ale również z wideorejestratorów, bądź też urządzeń monitorujących ruch na drogach w przypadku ujawnienia wykroczeń. Elektroniczna karta zdarzenia drogowego, to już wszystko powiedziałem, bo to wyeliminowanie błędów, sprawdzenie czytelności oczywiście. Aby w pełni wykorzystać możliwości elektronicznej karty zdarzenia drogowego, trzeba współpracy z systemem CEPiK albo systemami lokalnymi, tak aby przenosić te dane automatycznie, a nie z kolei drukować kartę i jeszcze raz ją na nowo wprowadzać do CEPiK-u. No i zastanawiałem się, co dalej, czy jakie działania dla policji, czy powstanie program GAMIT, czy będzie to na lata 2014-2020. Wydaje mi się, że powinny być tam nowe kierunki pracy dla policji, nie tylko dla policji, ale w mojej roli dla policji ruchu drogowego, tak aby można było tą pracę zaplanować. I już ostatni slajd, miałem tutaj powiedzieć dziękuję za uwagę, ale przypomniała mi się sentencja pana profesora Jamroza, który na jednym spotkaniu stwierdził, że to rozwarcie, czyli liczba wypadków prognostycznych i liczba faktycznych wypadków trzeba zacząć pracować, aby to zmniejszyć. A to jest zdjęcie mojego zespołu.